Alchemia. Nauka ścisła będąca przodkiem ówczesnej chemii. Mówiło się, że za jej pomocą można było zamieniać przedmioty w złoto lub nawet uzyskać nieśmiertelność. Jednak za każdą przemianę trzeba było zapłacić odpowiadającą jej równowartą cenę. Alchemicy nazywali to zasadą równowartej wymiany. Kilka kawałków drewna, odrobina żywicy, garść gwoździ i... Kawałki drewna, żywica, garść gwoździ? Okej, to jeszcze krąg. Al, ile jeszcze mam czekać? Już biegnę. To chyba któryś z tych. Co, aż tyle? Czy ten stary to wszystko na makulaturę zbierał? No nie wiem. Wszystkie wyglądają na odpowiednie. To przecież potrwa całe wieki. Ja nie mam tyle czasu. Ed? A? Co wy tu wyrabiacie, nic po nie? Co? Jak? Gdzie? No weźcie, mamo! Takie tam chyba zostawiłaś włączone rzędy. Ach, no tak. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. O, proszę. To dobry krok. Ło, ekstra mamo, dzięki, jesteś najlepsza! Tam jeszcze do rysu, tam do rysu, no, do rysu jeszcze tam, okej, okay. Okej. Okay. Trzy, dwa, jeden. Ale super. Ojciec na pewno cieszyłby się widząc, jak bardzo spodobała się wam alchemia. Wcale nie dlatego, że dziadyga jest alchemikiem, okej? Okay? Braciszku, nie mów tak o tacie. To niegrzeczne. Gdyby tacie zależało na tym, byśmy poszli w jego ślady, sam by nas tego nauczył. A tak co? Wyszedł po mleko do sklepu i teraz wszystko musimy ogarnąć sami. Patrząc w dal, widzę świat. Pełen odkryć wszelkich miar. Wiem, że kusi was. A jak? Będę najlepszym alchemikiem! To przez łzy, gniew i ból, niech was niesie widzę głód. Nie przyświeca wam. Bracia Erik, alchemiczne duo! Pewnie jest gdzieś inna droga. Pewnie jest gdzieś prostszy szlak. Ale wiem, że ten was woła. I tak ciężko jest mu oprzeć się. Bo każdej jednej rzeczy sens odmienić możesz. Edwardzie, jesteście bardzo samodzielni. Bez względu na to, co myślicie o swoim ojcu, wiedzcie, że bardzo w was wierzę. Wiem, że ze wszystkim świetnie sobie dacie radę. Pomimo tych pokrzepiających słów otuchy, w naszym życiu wydarzyła się rzecz, z którą w żaden sposób nie umieliśmy sobie poradzić. Śmierć. Woda 35 litrów, węgiel 20 kg, amoniak 4 litry, wapno 1,5 kg, fosfor 800 g, sól 250 g, saletra 100 g, siarka 80 g, fluor 7,5 g, żelazo 5 g, krzem 3 g. Wiedzieliście, że ludzie są tacy tani? Pogrążeni w rozpaczy i tęsknocie za matką,
postanowiliśmy złamać najświętsze tabu alchemii. Ożywić człowieka. Ed, jesteś pewien, że chcesz to zrobić? Nie mamy wyjścia, Alfons. Inaczej już nigdy więcej jej nie zobaczymy. Byliśmy pewni siebie. Pewni, że mama do nas wróci. Gotowy? Trzy, dwa, jeden. Ta pewność siebie kompletnie nas zgubiła. Nadzieja na powrót mamy nie była jedyną rzeczą, którą bezpowrotnie utraciliśmy tamtego dnia. Alfons stracił ciało, ja nogę. By wyciągnąć z bezkresnej otchłani duszę brata, poświęciłem ramię, a następnie zakląłem go w starej, wysłużonej zbroi. Oddawaj mi brata! Swój częściowy powrót do sprawności zawdzięczam mieszkającej nieopodal cioteczce Pinako, wybitnemu protetykowi oraz jej szkolącej się w rodzinnym fachu wnuczce Winry. Pinako przygarnęła nas i zadbała, byśmy stanęli na nogi. Nie spodziewaliśmy się, że znajdziemy w jej sercu tyle dobra i zrozumienia. Co byście sobie myśleli, do k***y nędzy? Czy was do reszty popierdoliło? Skara niemoskie z wami wychupane! Dobra, chodźcie na ogień, bo stygnie. Nasze życia zmieniły się diametralnie. Nie mogłem wybaczyć sobie krzywdy wyrządzonej bratu. Był z nami duszą, ale wszelka fizyczność już go nie dotyczyła. Wizja mojego najdroższego brata zamkniętego w metalowym więzieniu na wieki była... bolesna. Nie mogłem jeść ani spać. Myślałem długo. Pewnego dnia w naszym domu pojawił się człowiek. Wiemy, co zrobiłeś. Mimo, że zakazane, to niezwykle imponujące. Co powiedziałbyś, gdybym zaproponował ci służbę w armii? Jesteś obiecującym materiałem na państwowego alchemika. Nie będę żadnym psem wojskowym. Wynoś się. Pomyśl o tym. Na pewno chciałbyś przywrócić brata do poprzedniego stanu, prawda? Nasze biblioteki są pełne wartościowych informacji, a na badania naukowe alchemicy dostają solidny budżet. Ale cóż, nie będę ci dłużej suszył głowy. Do widzenia. Zgoda. Zgadzam się. Niech mnie piekło pochłonie. Niech świat mnie znienawidzi, ale odzyskam ciało mojego brata. Trisha, Hohenheim, czy wy to widzicie? Skaranie z tymi waszymi dzieciakami. Ale nie martwcie się. Nadal mają tu rodzinę. Przyszedł czas. Nowych szans, a nadziei w sercu blask znów się zaczął tlić. Chociaż mej drogi bieg za horyzont ciągnie gdzieś, to odliczam dni.
pewnie jest gdzieś inna droga. Pewnie jest gdzieś prostszy szlak. Ale wiem, że nam się uda. Znamy już tę najważniejszą sprawę. Każdej jednej rzeczy sens odmienić mogę w chwilę dwie, gdy równą wartość obie będą mieć. A wszystko swoją cenę ma, alchemii to największa z prawd i złamać tej zasady nie da się. Złamać tej zasady nie da się. I w nocy czas, i też za dnia, przy tobie zawsze będę ja, choćby nie wiem co. Nieważny czas i miejsce też, gdy wspólny łączy nas cel, by naprawić błąd. Nasz grzech i brzemię wie. Wielki błąd, chcę naprawić go. Nie opuszczę nigdy, wiem, dopóki nie odkryję, gdzie odpowiedź na pytania znajdę swe. Odpowiedź gdzieś na pewno jest. A serca nasze biją w rytm, bo jeden tylko słyszą hymn, by nigdy już rozpaczy nie dać się. By nigdy żal już nie ogarnął mnie. By się w końcu ziścił sen. No to co? Alchemia wkuta, egzamin rozwalony, kopary opadnięte. Kierunek Central City! Czas się przekonać, czy faktycznie obiecanki tego całego pułkownika pokrywają się z prawdą. Uważaj, Ed. Pułkownik to teraz twój szef. Lepiej odnoś się do niego z szacunkiem, żeby nie narobić sobie problemów. No i słyszałem sporo o Central City. Na pewno jest tam dużo cennych informacji. Zobaczmy. Powierzchnia, zaludnienie, konflikty zbrojne i inflacja, bla bla bla. Dajcie mi tu coś przydatnego, no. Muszę wiedzieć, czy mają sandboxa. Zawsze chciałem wypić kawę 8 razy drożej niż normalnie. Sandboxa nie widzę, ale... Patrz, mają kocią kawiarnię! Pójdziemy! Proszę, 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 proszę! Jezu, mało ci kotów tutaj na wsi było? Założę się, że pewnie nawet jakiegoś ze sobą. No właśnie! No właśnie! Ale te miastowe koty są inne! Zobacz, mają nawet takie bez włosów i takie, co mają za dużo też. Wszystkie kotki są cudowne, prawda? I te małe, i te duże. Że co? Paliwo po 5,97? Czy ich porąbało w tej centrali? Ani mi się śni tyle bulić. Ale my nie mamy nawet auta, Ed. Tym bardziej! Rozbój w biały dzień! Ja tu płacę solidne podatki jak porządny obywatel, a oni traktują mnie cenami z kosmosu? My przecież jeszcze nie płacimy podatków. No nie? I mimo niskiego statusu społecznego nadal dymają nas na paliwo. Katastrofa! Niech no tylko moja noga tam postanie, to zobaczę. Wyobrażasz to sobie? Wyobrażasz to sobie? Bajo jajo. Ja cię k***a dam, bajo jajo. To jest jajo. Ino, no każdy na ciebie czekać. Pewnie znowu miał jakąś kolację ze śniadaniem.
O, ble! Która by chciała takiego zrzędliwego konia? Nawet nie ma sensu, żebyśmy się tu kisili. Znowu tylko zapyta, jak nam mija tydzień. My na to... Zgodnie z poleceniem wykonujemy prace administracyjne, które są bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania naszego garnizonu. Ważne to czy nieważne? Nudy. Nie po to zaciągnąłem się do woja, żeby gnić w tych czterech ścianach. Yo! Raj! Niestety, pułkownik jeszcze nie zaszczycił nas swoją obecnością. A, no tak. Pewnie znowu kolacja ze śniadaniem. Poczekam na niego. Szesko, zapisz proszę w kajeciku, że pułkownik wisi mi 15 minut z mojego napiętego jak struna harmonogramu. Tak, jest podpułkowniku. Zaraz obok tych trzech dych, dwóch pączków i numeru do tej rudej kadetki z wymiany z Briggs. Będzie mówił, że nie, ale to ja ją pierwszy zauważyłem. Czasy akademii. Ja wam co? Gdzie energia? Gdzie ogień? A, kawusi jeszcze nie było. A, weź. Na co tu energia? Do bazgrania w papierach? Ha, tak się składa, że mam coś do powiedzenia na ten temat. Dziś piękny mamy dzień. Lecz by dostrzec to, znad biurka trzeba wstać. Musiałabyś ruszyć zad. No i po co to? Lepiej w apatii trwać, niż słuchać znów wymówek. A wymówką jest tu nuda! I najwyższy czas, by wreszcie klapki z oczu zdjąć. Nie chcę słuchać znów narzekań, że radocha gdzieś ucieka. Tyłki w górę, pierś w przód. Moje motto brzmi: chwytaj dzień, carpe diem. Niech czas trzyma się, już nie goni mnie. Chwytaj dzień, carpe diem. Tą sekundą żyj, ciesz się każdą z chwil. Kolorowy nagle będzie świat, tysiącami barw rozbłyśnie tak, a w przyszłości widmo wtedy blaknie. Kłopotami nie przejmuję się, choć nie znikną, to zagłuszę je. Jutrem odbyć się możemy jutro, więc chwytaj dzień. Każda mała rzecz może radość nieść. Długopis, szklanka, okay. Może teść na mnie, ale sernik tak, gdy rodzynki w sobie ma. Radość i świeże danie, no i czasem gotowanie. To wpadaj do mnie, bo brudny, głodny chodzę wciąż. Lada weekend zatem mamy, na domówkę zapraszamy. Bez troski ze szczery śmiech, po prostu poddaj się. Chwytaj dzień, carpe diem. Niech się wstrzyma czas, już nie goni nas. Chwytaj dzień, carpe diem. Tą sekundą żyj, każdą chwilą żyj. Kolorowy nagle będzie świat, tysiącami barw rozbłyśnie tak, a przyszłości widmo wnet wymaknie. Przejmujmy się, choć się znikną, zagłuszymy je. Jutro martwić się możemy, jutro, więc chwytaj dzień. Carpe diem, carpe diem. Tak ciężko przeciętne serce rwie. Carpe diem, schwytajmy dzień. Świat poczeka na spokojnie, macie czas. Świat tysiącami barw rozbłyśnie tak, a przyszłości widmo wnet wyblaknie. Kłopotami nie przejmujmy się, choć się znikną, zagłuszymy je. Jutro martwić się możemy, jutro. Kolorowy nagle będzie świat tysiącami barw rozbłyśnie tak, a przyszłości widmo wnet wyblaknie. Kłopotami nie przejmujmy się, choć się znikną, zagłuszymy je. Jutro martwić się możemy, jutro. Jutro martwić się możemy, jutro. Więc chwytaj dzień.
się, że słyszałem jak... Roy! Mam do ciebie super ważną sprawę, która nie może czekać! Najpierw procedury, podpułkowniku. Kompania? Baczność? Proszę o złożenie raportu dziennego. Zgodnie z poleceniem wykonujemy prace administracyjne, które są bardzo ważne dla... Przepraszam, pułkowniku. Spocznij. No proszę, ależ ty masz ekscytującą robotę. Ekscytująca czy nie? Ważne, że jest. I że mam na nich oko. Och, daj spokój, na poligonie też by się wykazali. A my to dawaliśmy czadu. Pamiętasz, jak nie mogliśmy przez tydzień wrócić do bazy? 6 dni w Iszwalskiej spiżarni. Gdyby było tam coś więcej do jedzenia niż mąka. Bez wody, bez leków, bez nadziei. To była niecała doba, Mace. O, serio? A wydawałoby się, że mijały wieki. Wydawało się. Bo trajkotałeś jak Katarynka, kiedy tamowałem ci krwotok. A, stare, dobre czasy. To była aorta. Ta. Pamiętam. Dobre czasy. Mimo wszystko. Wtedy, jak myślałeś, że umieram, to obiecałeś mi, że choćbyś musiał poświęcić życie, to przywrócisz Amestris na właściwe tory. I wiesz co, Roy? Ja nadal szczerze w to wierzę. Dobra, koniec tych ckliwości. Lepiej gadaj, czy masz na horyzoncie jakąś panią mustangową. Ach, nie zaczynaj. No ty weź się lepiej, pośpiesz. Bo jak tak dalej pójdzie, to będę musiał zeswatać cię z moją Elcią. A bardzo bym to nie chciał. Czaisz? Ach, no właśnie! Elcia kończy jutro 6 latek! Robimy mega przyjęcie! Of course, jesteś zaproszony. Będzie kompania, Elricowi i w ogóle wszyscy! Elricowi? To oni są w mieście. I nawet się nie zaraportowali. No, no. Już wczoraj wyżerali nam lodówkę. To znaczy, Ed wyżerał. Czy ty wiesz, ile on je? Taki jest mały, a tyle żre... Ja jeszcze rosnę, dobra? O wilku mowa. Edo! Właśnie zapraszam Roya na urodziny mojej córy. Wybawicie się za wszystkie czasy. Pogadacie, napijecie się, zakopiecie topór woje... Już się zamykam. To tego. Jutro się widzimy. Narazki. Stalowe. Gdzie jest twój raport? Raport. Nie ma za co. No, to co? Weź opowiedz coś. Żyćko w porządku? Jak tam na geriatrii? Wychodzicie czasem na słońce? Oszczędź sobie tych życzliwości, Stalowe. Zaraz mogę wyciągnąć listę własnych żartów na temat mleka i jego magicznych właściwości przywracania konusom ich właściwego wzrostu. Co? Gdzieś pomiędzy Riol a... Spotkaliśmy przybyszy z północnego wsi? Dziwne typy. Co to jest, Stalowy? Przedszkole? Co to oznacza, typy były dziwne? Nie, bo co? Ty myślisz, że mi się chce każdą pierdołę zapisywać? Gdybym to robił, to czyste biurko zobaczyłyby dopiero twoje wnuki. Ja nie żartuję. To może być poważna sprawa. Sin od lat nie utrzymuje z nami stosunków dyplomatycznych. A to Amestris nie jest w stanie wojny z każdym przyległym mu krajem? Oj no, żarcik taki nie. Nie? Dobra, więc. Piękny, słoneczny dzień. Wiesz, idziemy sobie zalem ulicami miasta. I nagle Al przystaje i pochyla się nad czymś. A ja myślę sobie, Jezu! Znowu znalazł jakiegoś bezdomnego sierściucha i pytam go. Al, czy to jakiś bezdomny sier... Możemy trochę przyspieszyć tę historię?
Otóż to nie był sierściuch, tylko ten dziwny typ z sień. Całkiem nieprzytomny. No i pytam, ej ty, żyjesz? Na co on? Wody! Al, daj mu wody! Dziękuję, chłopczyku, za ratunek i napitkę. Rodzicom żeś odważny, powiedzieć możesz. Może i nie jarzę twojego języka, ale jestem prawie pewien, że właśnie pojechałeś po moim wzroście! Oż, i z ojcem podróżujesz, zauważam. Zaiste odzienie zacne posiadasz, panie drogi. Gdzież takowe nabyć można? Cena jaka? Klimatyzator wbudowany zastanę? Odkupić można? Ale ja nie... Ej, ej, wolnego! Ale nie jest na sprzedaż! Odsuń się, albo będę musiał znowu położyć cię na glebę! Ed! Lanfan, w porządku. Zostawić możesz, dzieciątko. Nieszkodliwe zupełna. Spokojna, spokojna. Chłopiec i ojciec jego ratunek na mnie poczynili. Ależ to jest mój brat. Ja nie jestem jego ojcem. Słuchaj, no ty ryżojadzie. Wybacz, chłopiec, nie mam czas. Muszę coś znaleźć. Już ja ci znajdę! Najpewniej to mój but w twojej dupu, kurwa! Czego szukacie? Ja i brat chętnie pomożemy. Dobrze znamy miasto i... I wtedy coś się zmieniło. Zdjął głupawy uśmiech, prześwidrował mnie spojrzeniem i spytał. Słyszeliście może o kamieniu filozoficznym? Kamień filozoficzny. Artefakt, którego moc nie mogła równać się z niczym innym. Mówiło się, że za jego pomocą można było zdziałać alchemiczne cuda. Definitywnie było to coś, czego tak rozpaczliwie potrzebowaliśmy. Bardzo, bardzo go potrzebuję. A mam informację, że znajduje się na terenie Amestris. Czemu buzie wasze takie ponure? Toż nie zamierzam go przecież użyć jako broni, by urządzić masowy mord na całe wasze państwo, tak jak wy się tego dopuszczaliście na swoich sąsiadach przed kilku laty. Oj, chyba ja mówić niepotrzebne rzeczy. Chłopcy, książę ze mnie jest u mnie wsi. Wiecie, na tron kiedyś bym zasiadł, gdyby nie fakt, że braci posiadam wielu. Potrzebuję kamienia, by władać mocą, jakiej w królestwie nikt nie widział jeszcze. Kapisi? Kamień gdzie? To w tamtą stronę. Ale bracie... O, podziękował pięknie. Pomocna, chłopcy. Chodźcie, Lanfan, fu. W drogę nam czas. I poszli. I wiesz co? Wcale nie jest mi wstyd, że im nakłamałem. Zwłaszcza, że najprawdopodobniej ukradli mi zegarek! A bracie, nie masz pewności, to bardzo krzywdzący stereotyp, że... A właśnie, że mam! Stalowy, wiesz, mam pytanie. I właściwie zadaję je sobie od początku tej historii. Tak? Oni są tu naprawdę? Czy to jest tylko taka koncepcja narracyjna? Łożysz w mordę! O, dawajcie zegarek brata, wy... Ryżojady! I ty chcesz znaleźć kamień, tak? Kiedy robią cię wała pierwsi lepsi włóczędzy. I kto to mówi, Moje gumowe ucho coś mi tam doniosło, że masz w planach zostać głównodowodzącym, co, płomienny alchemiku? Nic ci do tego. Pamiętaj, z kim rozmawiasz. Jestem twoim zwierzchnikiem, Stalowy. Aha, i rozumiem, że pierdząc w stołek w centrali tak jak robisz to obecnie, zamierzasz osiągnąć tytuł głowy państwa. Nie będę z tobą o tym rozmawiał. Swoją drogą, ten budżet na kolejną podróż, wybacz, nie mogę ci tego podpisać. Co? Ale dlaczego? Przecież wszystkie wyliczenia się zgadzają. Nie znajdziesz kamienia. Od roku nie zbliżyłeś się do niego nawet na krok. Temat skończony. Nawet nie próbuj wycofać się z danego słowa, gnojku.
Kompletnie nie wiem, o czym mówisz. Nie wiesz? To z przyjemnością cię uświadomię. Zostałem twoim psem tylko dlatego, że obiecałeś mi wiedzę o kamieniu. I co? Wszystkiego szukam sam. Na oślep, po omacku. A, i wiesz co? Wcale nie jesteś taki przebiegły, jak ci się wydaje, Mustang. Wiem, że masz te dokumenty. I lepiej dla ciebie, żebym po prostu je dostał. Czy ty mi grozisz, Stalowy? Tak! Chociaż nie. Nawet nie grożę. Po prostu odchodzę! I gdybym miał ten pieprzony zegarek, to właśnie przywaliłbym ci nim w ten zakuty łeb. Nie będę cię zatrzymywał. Aha! No... okej. Okej. No to nara. Bywaj. Tylko zwróć zegarek. Jak już twój brat złapie tych dziwnych typów. Okej, ja wiem. I ty to dobrze wiesz. Nasz tam między nami szansa mała. Jak kot i pies. Ciągle gryziemy się. A ja zapytać chcę, bo kiego fała. Stalowy. No pewnie, czemu nie? Szczeniakiem nazwij mnie. To typowe, och, jakże typowe. Możemy toczyć spór, pod nogi sobie kluć, lecz zysku nikt nie będzie mieć. Razem osiągniemy więcej na przekór. Będzie dużo ciężej, mieć głowy dwie. Zawsze większy mają sens, bo taki w końcu biznes jest. Uparty chcesz być to bądź, lugaczy z luzu i chodź. Chodź tam gdzie ja, by w górę siebie jeszcze wstrząć. O, tak, nie zatrzyma nas już nic. Ten interes zbijmy dziś. Okej, już wiem. I ty to dobrze wiesz, że trudy twoje próżne w starciu ze mną. Więc nie, i już przyśpiewkę swoją noś, gdzieś tam, gdzie w końcu jej wysłuchać zechcą. No pewnie, czemu nie, wapniakiem nazwij mnie. To typowe, och, jakże typowe. Nie zapominaj też o tym, gdzie miejsce twe. A może zyski będziesz mieć. Razem nic nie osiągniemy, na przekór sobie zostaniemy. Wiem, głowy dwie tu zamęt tylko będą nieść. A to żaden biznes jest. Uparty chcesz być to bądź, no przestań głupar żnąć. Bezdyskusyjnie wiesz co, daj zikę stąd. Och nie, chyba musisz sobie iść. Interesu nie ma dziś. Osiąść masz już chęć. Bankiety, kobiety, gabinet i cześć. A dlaczego by nie? Mam wszystko, czego bym chciał. No może spódniczki paniom w armii bym dał. Na pewno znajdzie się coś jeszcze. Na coś czekasz jeszcze. Ja do twych marzeń zam klucz. Odpowiedź całkiem blisko, bo to brocio Elwik w swoich ciałach znów za sterem. A nasz pułkownik bohaterem. Niezłym naczelnikiem mógłby być. Cóż, nie ukrywam, że kusząca jest to wizja. To w jakiej kwocie budżet mam ci w końcu przyznać? Dobrze wiesz, papierki podrzeć już możemy. Chcę informacji, myślę, że się rozumiemy. Nie ze mną te numery, pieniądze bierz lub nic. Dostanę czego chcę lub po przymierzu sobie śni. Chyba kpisz. Raczej nie. Wykluczone. No to pa. Stój. Niech stracę. Umowa stoi, Stalowy. Ej, czy my wznosimy toast mlekiem? A co myślałeś? Jesteś niepełnoletni. Wybieraj mleko albo tran. Tran? Mleko. No to chlub. We mnie teraz masz tulika i wiesz, że świetna to taktyka. Ja wiem, czego chcę i czego tobie trzeba też. Do biznesu sens, ty w końcu myślisz jak ja. I ja też myślę jak ty, my ramię w ramię, by w górę się wreszcie wbić. O tak, nie
zatrzyma nas już nic. Dobijemy targu dziś. Ty w końcu myślisz jak ja. To biznesu sens. Ja też myślę jak ty. W końcu biznes jest. I niech nam sprzyja w każdy czas perfekcyjny układ nasz. Pamiętaj, Stalowy, to zostaje między nami. Pod tą nazwą znajdziesz zapiski doktora Marko. Podczas wojny zaopatrywał wojsko w coś na kształt kamienia. Był wykorzystywany do wiadomych celów. No ale spodziewam się, że taka moc może być rozwiązaniem twojego problemu. 101 przysmaków babci Kunegundy? Serio? Rozumiem, że twoim zdaniem tajne akta na temat technologii wykorzystywanej do masowego ludobójstwa brzmi zdecydowanie mniej podejrzanie. Oszczędź sobie tych złośliwości, rany! No i po co taki ton? Czy ja jestem dla ciebie taki niemiły? Czy ty naprawdę zadałeś to pytanie? Edwardzie Elriku! Natychmiast pokaż mi moje maleństwa! Winry, co ty tu robisz? Alfons napisał mi, co ostatnio wyrabiałeś i jestem pewna, że twoje protezy się teraz do niczego nie nadają. O, dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry, panno Rockbell. Podoba się panience w Central City? A, dziękuję, dziękuję. Teraz dopiero co przyjechałam, więc... nie znalazłem uchodźców, ale spotkałem Winry i babcię. O nie, ta stara wiedźma też tu jest? Na twoje nieszczęście tak wypierdł. Zuj się trochę. A ty tu czego? Na wsi nie masz co robić? Serca nie masz, Mikrusie? Staruszce zabraniasz odrobiny rozrywki. No witam, panie Mustang. Piękny ma pan gabinecik. Na, dziękuję, pani Rockbell. Napije się pani czego? Dzięki, pułkowniku, ale babcia już wychodzi. I Winry też. Ed, daj się naprawić Winry, okej? Alpuszko! Zluzuj gacie, no wszystko ze mną okej. Ała! No właśnie widzę. No, może się troszkę śrubki poluzowały, ale sam bym to sobie ogarnął, no nie? Jesteś nienormalny, wiesz? To wcale nie jest takie proste, panie. Wszystko zrobię sam. Ej, przestańcie, bo któremuś stanie się krzywda. Dzień dobry. Dzień dobry, panie porucznik. O, Edward przyniósł taki długi raport. A, serio? Ed, ty naprawdę nie wiesz, kiedy odpoczywać, co? Właśnie, Al! Szybko, do biblioteki! Parszywy służbista dał nam nowy trop. Coś ty powiedział, Stalowy? Przezdolny golfista! Dobrze ci idzie w te kije i piłki. Alchodu! Wracajcie tu! Jak z dziećmi normalnie? Jesteście dziećmi na litość boską. Skaranie normalnie, skaranie z nim. W co ja się Dlaczego to się wszystko odbywa w moim gabinecie? Nie znają umiaru, co? To prawda. Kogoś mi pod tym względem przypominają. Kogo? Znajomego. W takim razie proszę mu powiedzieć, żeby trochę zwolnił, bo się zaraz przepali. Niestety jest tak samo uparty jak Edward. Albo nawet gorzej. Nie patrzysz w oczy me, a ja mimo to wiem, co w twych kryje się. Zahartowany tak w tej bezdusznej grze i po trupach idziesz w dal. Ciężki krzyż o horyzont chce.
chcesz nieść, nie patrząc za siebie. Zaszczyt chwała, złoty blask medali, wiwat mas sięga już z oddali. To nie wystarczy ci, nie wystarczy ci. Choć przyszłość stoi dziś otworem, ty toczyć chcesz kolejną z wojen. To nie wystarczy ci, nie wystarczy ci. No co ty, dalej służbowo? Nadgodzinę. Dobra, dobra, już. Ja wam pokażę, co to jest dobre karaoke. Potrzymaj mi ktoś. A nie, ja nawet nie mam piwa. Ale ja jestem na imprezie. Ja wtedy biorę ten sekatry, go tak ciach. O, ale on miał minę. Ten generał. Słuchajcie, musicie to spróbować u siebie. Weźmiecie jakiś taki właśnie duży sekator, weźmiecie te wszystkie dokumenty i tak ciach. No ale zobacz, jak ona jest słodziutka, no zobacz na te pućki, jak się uśmiecha. Jezu, jest tylko co. Całkiem niezły ten tort. Taki nie za słodki. A ty dzbanek? To ten słynny stalowy alchemik? Rony, nie sądziłam, że jest taki wielki! No gdzie? Dobra, to jest Edward, stalowy alchemik. A to jego brat. A raczej jego dusza heroicznie transmutowana w metalową zbroję. O kurde! Czytałam gdzieś o tym. Do takiej zbroi wszczepia się sztuczne wspomnienia i nadaje niby świadomość, żeby jak najbardziej przypominała człowieka. Imponujące. Co takiego? Hej, chwila! Ale to mój brat, a nie jakaś tam świadomość. Jeszcze raz go obrazisz, a... No, Edziu, bądź miły dla Szeski. Nie. Myślę, że może ci pomóc. Z tego, co słyszałem, Mustang wysłał cię do biblioteki. Tak, w końcu mieliśmy trop. Ale biblioteka spłonęła zaraz po tym, jak go dostaliśmy. Po to jestem tak wysoko w wojsku postawiony, że chórków nie wiedzieć. I tu właśnie może się wam przydać pomoc Szeski. Szeska pracowała w bibliotece, zanim ta stanęła w płomienie. Pamięta treść każdej książki, jaka w niej była. Chodź, bierz mi. Ale to tak się da? Patrzcie. Hamlet, strona 94.
Nie turbuj się, waćpan. Zgromię cię należycie. Wyjdź, już idzie. Poloniusz kryje się, Hamlet wchodzi. Wow! Teraz ja. Harry Potter i Czara Ognia. Strona 640. Ale przecież zadanie czeka nas dopiero wieczorem. Zawołał Harry, nie trafiając łyżką do ust i brudząc sobie szatę jajecznicą. Przerażony, że źle zapamiętał godzinę rozpoczęcia trzeciego zadania. Ja! 50 twarzy Greya, strona... No co? Słyszałem, że to niezła książka. Ja bym powiedział, że takie mocne 2/10. Ha! Starczy już tych zgadywanek. Nie chcemy przegrzać naszej tajnej broni. Szeska pomagała również w moich pracach bibliotecznych. Możecie na niej polegać. Okej. Czy kojarzysz książkę 101 przysmaków babci Kunegundy? Chwileczkę. No oczywiście! Autorem jest dr Tim Marco, prawda? Tak! Dasz radę to odtworzyć? Ha, pewnie! Dajcie mi jakieś 3 miesiące! Dajcie mi 3 dni! Dzięki, jesteś najlepsza! A nie mówiłem! Nie martwcie się, chłopcy! Osobiście będę czuwał nad postępem prac! To strasznie ekscytujące! Mam nadzieję, że już niedługo odzyskacie wasze ciała. Ta, Szeska jest najlepsza. Bo ubiera się najlepiej w całym garnizonie. Jak już zostanę naczelnikiem, to wszystkie damy armii będą nosiły mi spódniczki. Wołt Mustang! Woohoo! Jezu, jeszcze mu nie przeszło. A ten znowu swoje. Fajnie, nic nowego. Maze, chodź tutaj, tu, obok mnie. Zaśpiewamy dumkę na 2 serca, dobrze? Ja będę Ewą, ja będę Edytką, a ty Miedź. Jasne, już. Sami widzicie, rola ojca to bardzo odpowiedzialne zadanie. No, chodź ty, mój sokole. Trzymaj, Flagman. Chodźmy posłuchać. O kurde, duet. No, lecimy. Ej, chodźcie wszyscy, idziemy posłuchać. Mój sokole, chmurze nogi, pytają mnie gór wysokie. Słyszałeś? O kurde! Chromule! Super! W końcu wszystko się ułoży! Odzyskacie wasze ciała! Pewnie niedługo znowu gdzieś ruszycie. No nie? Na to wygląda. To... pozwolisz mi się naprawić? Tak, pewnie, że tak. No to dawaj. Ale co, że tutaj? Na imprezie? Masz ze sobą jakieś narzędzia? No jecha! Hej, Winry. Muszę... o czymś ci powiedzieć. Tak? Zamiera mi głos. Zgubiłem słowa kolejny raz. Zapiera mi dech. Choć serce krzyczy najwyższy czas. A rozum wie już od lat, że niepisany jest nam ten szlak, po którym kroczyć chcę. Obezwładnia mnie strach, czy nie zagrozi ci nic, gdy ja swą ścieżką będę szedł. Gdybym powiedział ci, że przy tobie zawsze być chcę, serca zabiłyby w rytm. Odwrotu brak, cofnąć się nie ma jak. Nie chcę tych słów, nie chcę tych fraz.
Niechaj umilkną na dobre raz. Nigdy nie powiem ci, że zawsze przy tobie być chcę. Tak chcę. Bezgłośne echo. I na tym pewnie skończymy znów. A myśli w słowach nie dadzą nigdy się zamknąć już. Tej tamy nie da się znieść, a nasze ścieżki od dawna już, jak wiesz, mijają się. Niepewności to gra, czy nie przysporzę ci łez, gdy przyjdzie dla nas trudny czas. Gdybym zdradziła ci, że przy tobie zawsze być chcę. W oczach zalśniłyby łzy. Przecież to żart, tak się skończy mój świat. Nie chcę tych słów, nie chcę tych fraz. Niech mi się przyśnią choć tylko raz. Nigdy nie zdradzę ci, że zawsze przy tobie być chcę. Tak chcę. Bez wahania ci się nie daj. Bez wahania mi się nie daj. Gdy tylko ten znak mi dasz. A to nie uda się. Czyż może udać się? Ja wiem, że kochasz mnie. Nie mogę wyznać ci, że przy tobie zawsze być chcę. Milczeniem wiek skrywę się, gdy jeden dźwięk może wnet zdradzić mnie. Nie chcę tych słów, nie chcę tych fraz. Niech z marzeniami umilkną wraz. Nie dowie nigdy nikt się. Zamiera mi głos. Zgubiłam słowa kolejny raz. I myśli w słowach nie nadzą nigdy się zamknąć już. Ed, powiesz mi w końcu? A, tak. Wiesz, Al bardzo lubi twoją Szarlotkę. Chciałbym, żeby to była pierwsza rzecz, którą zje, kiedy już odzyska ciało. A, no tak, jasne. Zrobię najpyszniejszą Szarlotkę, jaką widział ten smar. Smar? Świat? Świat! Świat nie smar. Mówię smar, bo masz go trochę na twarzy. O, tutaj trochę. Gdzie? Tutaj. Ed, szybko! Musisz to zobaczyć! O kurde! No ja nie mogę! Wow, wow, wow! Co się dzieje? Pan pułkownik robi striptease! Gdzie ja być? Lan Fan! Fu? Halo? To mówić! Pokazać się! Jesteś tam, gdzie powinieneś, kochaniutki. Uwielbiam to ich przerażenie w głosie. Zapytaj jeszcze raz, kmiotku. Halo? Czy mogę go zjeść? No, Envy. Myślałam, że stalowy alchemik będzie nieco bardziej stalowy.
A kto go tam wie? Alchemicy to mistrzowie sztyczek wszelaki. Alchemik? Stalowy? Ależ to pomylenie być. Ja być tylko niegroźny uchodziec ze wschodu. Co prawda nie płacić podatków, ale jem niedużo i spanko mam w pozycji na embriona. Ekonomicznie, prawda? Envy, kto to jest? Do jasnej cholery! Miałeś przy sobie to! A to przecież ten znaczek, co noszą psy wojskowych, nie? Więc nie wciskaj mi do kitu! Kitajcu! Aaa! To nie moja być! Można sobie zabrać! Pożyczywszy od chłopczyka takiego. Ta zegarek chcieć sprzedać za jedzenie. Mogę oddać. Za żelki. Takie niedźwiedzie Haribo? Kwaśne, okej? To już mogę go zjeść? To nie jest ten, którego szukaliśmy. Pewnie nawet nie jest alchemikiem. Bo ja wiem. Głupi zegarek. Co z nim teraz zrobimy? Może nam się przydać. Myślisz o tym samym, co ja? Ej! Glatoni! Do budy! Dobrze, chłopcze. Chciałabym ci coś zaproponować. Możesz... zostać obiadem naszego okrągłego kolegi tutaj. Albo stać się naczyniem dla naszego brata. Naczyniem? Ze miseczką na przykład? To jakiś wasz amestryjski fetysz? Nie wyzywaj mnie od amestryjczyków, ty żółto dziobę! Pozwól, że cię wytłumaczę. My, homunculusy, jesteśmy nieśmiertelni. Zostaliśmy stworzeni w wyniku eksperymentów, mających na celu stworzenie istot przewyższających ludzką rasę. Nie da się nas zabić. A przynajmniej ci, którzy próbowali. Czyli nasi ojcowie. Jakby to powiedzieć, no... nie daj sobie z tym rady. No, w każdym razie jesteśmy bardzo wytrzymali. Ale jednemu z naszych braci, Gridowi, nie udało się utrzymać swojego naczynia przy życiu. Jakby ci to... Teraz musimy mu sprawić nowe. I wiesz, nawet nieźle byś się nadał. No, to jak będzie? Poproszę. Tak bez zastanowienia i w ogóle? Przybyłem do tego kraju, by zdobyć nieśmiertelność. Czegoż więcej mógłbym teraz chcieć? Skoro tak, no to chlub w ten durny ciup. Ale czek... O, kurczę, zapomniałem ci powiedzieć, że po przyjęciu Grida w swoje ciało... Cóż, jak to było? A, no tak, znikniesz bezpowrotnie. Narazki! Co? Nie! Chwila, ale... No siema, Grid! Jak cię czujesz? Fantastycznie. Dzięki, Envy. O, już dawno nie miałem takiego młodego, sprawnego ciała. Rozpieszczasz mnie. Żywe, kolego. Prawie nówka sztuka, mały przebieg. Konkret z tej rzeki. Dobrze, dosyć pogaduszek. Wojskowi zaczynają węszyć, a to niedobrze. Przez nich cały plan może pójść w drzazgi. Plan? Czyli jeszcze nie zdobyliście kamienia? Nie. Ale jesteśmy blisko. Ofiary same podkładają się nam pod nos. Chłopiec jest coraz bardziej zdesperowany. Już blisko. Tak blisko. Jeden głupi kamyczek dzieli nas od celu. W końcu zdobędziemy brakujący ludzki pierwiastek i... Już dosyć bycia niepowodzeniem. Odpadam. Otworem. Od wielu lat wciąż gubię się. Jak to jest,
że ja w innych wzbudzam tylko strach. Choć lękiem umiem władać tak jak nikt. Czuję, że gdzieś jest coś, co wolność odda mi. Wiem, że w końcu przyjdzie taki dzień. Człowiekiem dumnie nazwę się i życiu nadam sens. Za kamerką w roku swoją kryję twarz, żeby nigdy, nigdy nie skrzywdził nas. Ale wiem, że to czas, by się przestać ciągle bać. Zobacz mnie! Dość już chowania się. W blasku słońca stany niech ogrzeje mnie. Wiemy, że nadszedł czas, by się przestać ciągle bać. Zobacz nas. Po każdym cios się wstanę raz po raz. Siłę mam, żeby trwać i od życia w końcu brać. Krzywych spojrzeń deszcze mraczą nas i mogą pluć nam w twarz. Nas nie złamie nic, z kolan czas już stać. Niech świat się strzeże, zniknie precz. Już nigdy nie spojrzymy wstecz. Wolność blisko jest. Grzechów swoich nie zmarzy nigdy wiek. Szansę mam i skorzystam z niej. Teraz wiem, że to czas, by się przestać ciągle bać. Zobacz mnie, gdzieś tam jest nowy dom. Już niebawem odnajdziemy go. Wiemy, że nadszedł czas, by się przestać ciągle bać. Zobacz nas. Mała czarna chyba lepiej leży. Się rozumie. W końcu coś gustownego. Mam plan. Sprytny? Chodźcie za mną, wszystko wam wyjaśnię. Envy, ty zajmiesz się tatuśkiem, o którym ci mówiłam. Wie już zdecydowanie za dużo. No, dobra. A mogę się zamienić w Pamela Anderson? Nie. A Michaela Jacksona? Nie. No to w kogo mogę? A mogę go zjeść? Co jest? Posłuchaj mnie! Tylko chwilę! Zamknij się! Nie masz prawa! Wcale nie jesteś taki potężny, jak ci się wydaje. Odwal się! Posłuchaj mnie, a zyskamy ty i ja. Mym pragnieniem jest, aby wiecznie żyć. Ty podzielasz je, więc zaufaj mi. Łączy nas wspólny cel, bo naprawdę, uwierz mi, widzę cię. Ja wiem już, czego chcę. Ja wiem już, czego chcę. I uważnie patrz, odradzam się. Rodzę się, rodzę. Założę się. Idę tam, gdzie mnie czeka nowy start. Zobacz mnie. Grzechu swoich nie zmarzę, nigdy wiem. Nową szansę mam, skorzystać z niej. Nową szansę mam. Świetnie. Teraz znajdźmy moich ludzi. A potem czas zawiązać sojusz. Kto to wymyślił, te niehandlowe niedziele? Kochanie, wrócił... Trisha? Chłopcy?
No okej, zabłądziłem trochę, ale bez przesady. Co to ma być, kabarecik jakiś? Badam tsa, że to niby taki żart, e? Wychodzi facet z domu po mleko, wraca, a tam nie ma domu. Kiedyś jak człowiek był młody, to nic nie potrzebował. Problemów nie było. Wyskoczył do sklepu raz, dwa i gotowe. A teraz? Teraz to ledwo się człowiek ruszy do sklepu, a tu promocja jakaś. Tu rabacik, naklejki na słodziaki trzeba zbierać. Dla dzieciaków, rozumie się. Chociaż przyznam, że ta sowa Zosia to nawet by nieźle wyglądała na półce koło mojej starej zbroi. I jak się już człowiek namęczy, te naklejki pozbiera, to zaraz się okazuje, że tu ktoś dla chorej córki zbiera, a tu ktoś na uśmiech bąbelka i weź ty człowieku uszczęśliw każdego. No a jak już w końcu myślisz, że gotowe, że matka pokonana, że czas do domu, to znowu jakieś remonty, ulice rozkopane, objazdy, źle skręcisz już i pozamiatane i szuka innej drogi. Ale nie żeby mnie aż tak długo nie było, wypraszam sobie, żeby mi takie żarty robić. Prima aprilis już było. Trisza, chłopcy, już naprawdę przestaje być śmieszny. Człowiek zmęczony, położyć by się chciał na kanapie w salonie, a tu nie ma kanapy. Nie ma salonu. Niczego nie ma. A to? No co to takiego? Rusza wielka świąteczna wyprzedaż w Alesin.pl od 17 do 24 grudnia. Na przykład pojedynczy klosz, otwarta końcówka, srebrny podwójnego zapadkowania, jednokońcowy klucz zapadkowy, klucz narzędzia, klucze ręczne sprzętu, otwarcie, automatyczne mail do podtrzymywania łazienki. Tylko 5,99. Drogo. Zabawki edukacyjne dla dzieci, nauka o edukacji, eksperyment, technologia, zestaw zabawek DIY, anatomiczny szkielet, mama, dziecko, model, modele, puzzle malowane. Zabawki dla dzieci tylko 129,99. Powłoka rzucanie, uruchomienie, pistolet, bombardowanie, USB, może uruchomić Ewa, miękki pocisk, ręczne ładowanie, to jest legalne w ogóle? Dla chłopca, pistolet model, tylko 79,99. Zasilane energią słoneczną, 6 trybów, nawigacja, kotwica, łańcuch, żelazny Nordic Moda, męski zegarek, zegarki, metal wodoodporny, stalny, zegarki dekoracyjne, ręczne za jedyne. Za darmo, o ile masz w okolicy jakiegoś naiwnego kurdupla w czerwonym płaszczyku. Edzio? Biżuteria filmowa, wiesz kto, biżuteria z kamienia filozoficznego, wykonana z akrylowy wsiorek uzdrowienie czakra pług wahadło. Naszyjniki kobiety, bohemia, naszyjnik, prezent dropship za jedyne. Milion ludzkich istnień. Co to było? O. Śmieszny piesek. Niby dziewczynka, a jednak piesek. Alfro, bier, 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 Alfro. Spragnieni? Zmęczeni? Słyszałem, że pijecie wodę. Jak zwierzęta! Teraz jest nowe. Woda to przeżytek. Teraz potrzebny jest wam Armstronger, który uczyni was silniejszym, sprawniejszym, piękniejszym, szybciejszym. Armstronger to napój energetyczny, który da ci siłę na cały dzień w szkole, pracy albo w okopach. Ambasadorem marki jest sam major Louis Armstrong. A teraz kilka słów od majora. Nie mamy czasu na kilka słów! Trzeba zapierdalać! A żeby to zrobić, przyda ci się Armstronger! Uwaga! Armstronger może powodować palpitacje serca, migotanie przedsionków, obfite biegunki, zaburzenia hormonów wzrostu, skłonności do hazardu oraz nienaturalny przyrost masy mięśniowej oraz owłosienia, niekoniecznie na głowie. Produkt nie zawiera laktozy, niewskazany dla dzieci, kobiet w ciąży oraz nieletnich alchemików i żołnierzy na służbie. Totalnie nietestowany na pandach z sink. Wyciąg z mleka twoim zapachem. Nowy zapach dla niego od Calvin Klein. Sleeping with cats. Miau. Oh,
cholercia. Mleko! Tak to jest. Człowiek wyjdzie po mleko, a okazuje się, że cały świat zjeździł, wrócił i mleka nie przyniósł. Biedra jeszcze otwarta? Oczywiście, Szesko. Świetna robota. Wiedziałem, że sobie z tym poradzisz. Ja... Pójdę już spać, panie podpułkowniku. Nic ze mnie już dziś nie będzie. O, jasne. Idź do domu. Zasłużyłaś. Wiesz co? Myślę, że jesteśmy coraz bliżej rozwikłania tej zagadki. Niech pan nie siedzi za długo, dobrze? Na pewno córeczka na pana czeka. Tak! Obiecałem, że opowiem jej dzisiaj bajkę. Do jutra, podpułkowniku. Dobranoc. Stołek daj Mustangowi, zostanie Führerem. Co do... Piąte laboratorium. Więźniowie, skazani na karę śmierci? Kamień to... Grejsia? Co ty tu robisz, kochanie? Ja już wracam do domu, tylko muszę coś tutaj, wiesz... Skarbie? Ty nie jesteś Grejsią. A? Czyżby? Tak ci się nie podobam. To co powiesz na to? Czym ty jesteś? Przyjacielem. Blask metali już nic nie znaczy, bo najwyższą z cen dziś płacisz. Czy to wystarczy ci? To wystarczy ci? Chociaż świat się dzisiaj zmieni, ja chcę, byś nie przestawał wierzyć. To wystarczy mi. Wystarczy mi.
Chciałam tylko powiedzieć, że udało mi się w końcu otworzyć całą księgę tuż przed tym, jak pan Hughes został zamordowany. I zapiski zaginęły. Zabrali je. Jedyne, co zostało, to ta notatka. Pan Hughes trzymał ją zaciśniętą w pięści. Zajmie chwilę, zanim wszystko na powrót odtworzę. Dziękujemy ci, Szasko. Ktokolwiek to zrobił, może być pewien, że go znajdę. Jest szansa, że mogę ci wskazać winnych, żołnierzyku. Hej, alchemiku, to chyba twoje. Wpadłem oddać i porozmawiać o biznesie. A ty kim jesteś? To Link i jego obstawa, panie pułkowniku. Przybysze z Shin. Wow, weź na wstrzymanie, blaszaku. Teraz rozmawiasz z Gridem. Link jest chwilowo nieobecny, bo tymczasowo przejąłem jego ciało. Szczegóły później. W każdym razie, ci, których szukacie, to homunkulusy. Homunkulusy? Sztuczni ludzie, brakujące ogniwo, jakkolwiek byście ich nie nazwali. Pomogę wam ich znaleźć, bo chcecie się zemścić, no nie? Skąd pewność, że to oni stoją za morderstwem Hughesa? Cóż, to proste. Ja sam jestem homunkulusem. Ale oczywiście do jego śmierci rączki nie przyłożyłem. Więc dlaczego chcesz działać przeciwko swoim? Można powiedzieć, że mam z Lingiem układ, który jest dużo bardziej obiecujący niż ich szemrane towarzystwo. I plan, którego efektami musiałbym się z nimi dzielić. To jak? Sztama? Powiesz mi wszystko o tym, co planują. Każdy szczegół. Szczerze mówiąc, nie słuchałem zbyt uważnie, bo nużą mnie ich egzystencjalne dywagacje, ale wiem, gdzie mieści się ich kryjówka i jakie mają słabe punkty. Ca, właśnie! Za mną, pułkowniku! Nie stalowy, tylko dorośli. Hej, ja... nie jestem dzieckiem. Ed, może faktycznie powinniśmy się trzymać od tego z daleka. To nie nasza sprawa. Nie nasza? Al, puszko! Przecież to przez zdobytą dla nas wiedzę. Pan Hughes nie żyje. To wszystko się ze sobą łączy. Chcesz ich zaprowadzić do piątego laboratorium, prawda? Tak. Skąd? Właśnie to napisał pan Hughes w swojej ostatniej notce. Laboratorium numer 5, Central City. Zabili go, ponieważ dowiedział się czegoś o kamieniu i ta wiedza jest właśnie tam, razem z nimi. Jeśli teraz nie pozwolisz nam w tym uczestniczyć, Mustang, jego poświęcenie pójdzie na marne. Niech będzie, ale macie trzymać się blisko. To laboratorium nie działa już od wielu, wielu lat. Nie wiadomo, czego możemy się tam spodziewać. Porucznik Hawkeye, proszę zająć się kompanią na czas mojej nieobecności. Idziemy z panem, pułkowniku. Kiedy mamy się przydać, jeśli nie teraz? Czy ten plan jest szalony? Może. Ale czy działa? Zobaczymy. Musi. Kategorycznie odmawiam. Wykonywania zadań administracyjnych w obecnej sytuacji. Jesteśmy z panem. Wszyscy za jednego. Nie, no to, tak to ja rozumiem. Mamy to! W takim razie, do roboty. Tak jest, pułkowniku. Al, poczekaj. Naprawię cię. Czemu znowu to zrobiłeś? Co takiego, Al? Nazwałeś mnie puszką. Co? Al, przecież to żart, no wiesz. To, o czym wspomniała Szeska, moje wspomnienia, są fałszywe, prawda? Nie jestem prawdziwym Alfonsem, tylko
zbroją. Co? Odwaliło ci do reszty? Oczywiście, że jesteś prawdziwy. Ty spójrz na mnie! Ja mam w to uwierzyć? Ja... To wszystko... To stek bzdur, który zamknąłeś sobie w kawałku blachy, żeby poczuć się lepiej. Nie myślisz tak? Tak. Właśnie tak myślę, Ed. Alfonsa już nie ma, a ty... Nie umiesz się z tym pogodzić. Ale... Nie! Nie chcę już tego słuchać! Błagam. Idź sobie. Myśli złych chmura spowijać znów głowę mą chcę. Co teraz czuję? Widmo przeszłości w tych chwilach tak odrętwia mnie i paraliżuje, powiem, że to tylko piękne sny. To wszystko, co się jawi mi. Zaufać chcę, lecz wątpliwość mnie nęka jak cień. A dałeś mi słowo, znajomych twarzy po widok rozjaśnia mi dzień. Bo dałeś mi słowo, nie wiem już, czy to wszystko zdarzyło się? Ja pragnę w to wierzyć, lecz nadzieja opuszcza mnie. A słowo też chciałbym dać mu. Dać mu. Zamykam oczy i nagle powracam do dni, których nie było. Czułość, śmiech, troska i płomień otuchy się tli. Coś we mnie odżyło i wiesz, wiele za to bym oddał dziś. O tak, oddałbym, lecz już nie mam nic. Nie ufam już, że się znajdzie remedium na ból. A dałeś mi słowo, choć serca brak, wiem na pewno, że pęka na pół. Bo dałeś mi słowo, wreszcie wiem, że to wszystko udo jest. Choć serca mi brak, jego bicie wybudza ze snu. Słowo też chciałbym dać mu. Dać mu.
czas zakończyć zabawę tę. Zakopmy topór, by naszych wojen zapomnieć sens. I rękę podać, bo żeby wygrać trzeba chcieć. Karty na stół, zaczyna się gra. Otwarte bowiem, że tak się da. Do walki dziś ramię w ramię staniemy znów. Choć rany przeszłości mogą zwalać na stóg, wciąż sobie obcy, wspólną pójdźmy drogą. Czas zaufać, że żyjemy w zgodzie między sobą. Ten żar, ten płomień, to potężny ogień. Niech płonie, byśmy weszli o kolejny stopień. Silny także gaz, to przenim wszystkie spory, które dzielą nas. A w sercach ta melodia gra. Gdziekolwiek by nas pomiósł los, jakkolwiek nie dałoby w kosz. Nigdy nie tchórzę, wiem, już nie wycofam się. O, w sobie odwagę mam. Nieważne jak za nią nas, biznę zaleczy czas. Ręką już chwytam cel, ducha nie zdradzę, nie. O, w sobie odwagę mam. Gdzieś stanie się tu adrenaliny, już czuję skok. Oporów już brak, to jednak starcie jest to krok. Powietrzu zew walki już ostatnia swój ślad. To właśnie ta chwila, której czekam od lat. Buzuje ból, do czego czuje się krew. Jeszcze cicho, a już w gardłach nam się rodzi śpiew. Gdziekolwiek by nas pomysł los, jakkolwiek nie dałby w kość. Nigdy nie stchórzę, wiem, już nie wycofam się. O, w sobie odwagę mam. Nieważne jak za nią nas, biznę zaleczy czas. A moje marzenie wnet już dzisiaj spełni się. O, w sobie odwagę mam. Odnajdziemy spokój, by móc od nowa zacząć żyć. Jeśli szczęście nam sprzyja dziś, niech się dzieje, co ma być. Odnajdziemy spokój, by móc od nowa zacząć żyć. Jeśli szczęście nam sprzyja dziś, niech się dzieje, co ma być. Niech się dzieje, co ma być. Gdziekolwiek by nas poniósł los, jakkolwiek nie dawałby w kość. Nigdy nie stchórzę, wiem, już nie wycofam się. Ha! W sobie odwagę mam! Yeah! Chyba nie. O, nie. Nie ma mowy, wszystko. Wracaj do biura. Ale panie pułkowniku, ja też się chcę naparzać! Wykluczone. Czego nie mam, co oni mają, ha? No, pewno żaden z nich nie chodzi na krew magę. Ja niby też nie, ale przynajmniej wiem, co to jest. Chodź, wszystko. Pomogę ci to zdjąć. Nie powinnaś tutaj być, naprawdę. Winry i pani Pinako odprowadzą cię do domu. Tak, oczywiście. No pewnie. Porucznik Hokaj może iść w jednym wyjść. Oczywiście, że tak. No w końcu, ile można w tym hałasie? Bawcie się dobrze. Ale na mój stary kręgosłup to już za wiele. A wy macie zdążyć na obiad. Zrozumiano? Wróćcie cali i zdrowi, okej? Jasne. Obaj. Winry. Tak? Uważaj na siebie. Tak. Pewnie. Nieważne jak zranią nas, blizny me zaleczy czas. Ręką już chwytam cel, ducha nie stracę, nie. Serce ze stali ma. Gdziekolwiek by nas poniósł los, jakkolwiek nie dawałbyś kość. Nigdy nie schórzę, wiem, już nie wycofam się. O, w sobie odwagę mam. Nieważne jak zranią nas, serce idzie znów, w sobie odwagę mam, w sobie odwagę mam, w sobie
Wszelki opór jest bezcelowy. Jesteście aresztowani pod zarzutem zabójstwa generała brygady Mace'a Hughes'a i spiskowanie na niekorzyść interesów armii. No, 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 Gri. Przydałeś się dużo bardziej niż myśleliśmy. Przyprowadziłeś wszystkie ofiary dokładnie w miejsce, w którym powinny się znaleźć. O czym oni mówią, Grid? Moje imię oznacza chciwość, czyż nie? Link zaoferował mi dużo, ale nie mogę poświęcić władzy nad światem, by władać jakimś podrzędnym krajem na wschodzie. Ty zakłamana szujo! Ach, zamknij się, dzieciaku. Działasz mi na nerwy. Zostaw księcia w spokoju! Dosyć tego. Kompania, strzelać na mój rozkaz. Na pewno chcesz strzelać? Twój przyjaciel też próbował. Roy, nie! Jeśli padnie jakikolwiek strzał, to ona zginie. Czy już mogę ją zjeść? Winry! Chcesz ją? To chodź tutaj, blaszany alchemiku. Zrobimy wymianę. Tylko żadnych sztuczek. Ty! Do mnie! A reszta... No i co? Jesteś zadowolony? Wiesz już, co było w notatkach, za które swoje życie oddał wasz przyjaciel? Rozejrzyj się. Widzisz, gdzie stoimy? Krąg! Transmutacyjny? Co byś powiedział, gdybym zdradził ci, że możesz odzyskać ciało brata tu i teraz? Dałbyś się namówić? Twój cel jest tak blisko, że jest aż namacalny. Masz tu wszystko, czego ci potrzeba. Zadbaliśmy o to. I widzisz, kto by pomyślał. Do stworzenia kamienia nigdy nie było potrzeba aż tak wiele. Po prostu kilka ludzkich istnień. Podczas wojny w Ishvalu, w tym laboratorium, masowo ginęli skazańcy z pobliskiego więzienia. Jak myślisz, w jakim celu? Armia nie miała skrupułów, prawda, pułkowniczku? Pułkowniku! Nie! Nic o tym nie wiedzieliśmy! To bzdura, chłopcze. Wszyscy wiedzieli o tym doskonale. Sami biorąc udział w rzezi niewinnych obywateli. Takich podludzi nie będzie nam chyba szkoda, co, Ed? Stalowy, to wszystko nieprawda. Musisz mi uwierzyć. Edwardzie, pomóżmy sobie nawzajem. Kamienia starczy i dla ciebie, i dla nas. To może być twoja jedyna szansa. Spójrz, dziewczyna i blaszak są bezpieczni. Nic nie tracisz. A po wszystkim spalimy to miejsce. I nikt nie będzie wiedział, że poświęciłeś tych White Dogów. Płomienny alchemik zginie w swoich własnych płomieniach. Ludźmi Linga też się nie przejmę. Nie będą mu już potrzebni. Kiedy zdobędę duszę, on zniknie z mojego ciała. Nie! Błagam! Książę, obudź się! Ha, ha, ha! Próżny trud, dziadku! On cię nie usłyszy! To jak będzie, Ed? Uratujesz brata i pomścisz życia tych straceńców? Ed? Co? Jak to? Ed, nie! Nie chcę tego, słyszysz mnie? Ed! Nie takim kosztem! Nie rób tego! Al. To... jedyna szansa. Przepraszam. Braciszku? Nie odpuszczę nigdy, wiem, dopóki nie odkryję, gdzie odpowiedź na me troski kryje się.
a serca nasze biją w rytm, bo jeden tylko słyszę hymn, by nigdy już rozpaczy nie dać się. By nigdy żal już nie ogarnął mnie. Walcie się! Każdy niesie jakieś brzemię, a cenę za swoje winy ponosi samodzielnie. Widocznie ja swoje muszę ponieść jeszcze trochę. I nie będę nikomu wymierzał sprawiedliwości! Ale ja nie będę taki łaskawy. Stalowy, padnij! No proszę. Przynajmniej raz posłuchałeś rozkazu. Tylko się nie przyzwyczajaj! To za Hiudza! Suko! Co jej zrobiłeś, ty potworze? Odwrót! Nic na niego nie działa! Uciekajcie! Jest zbyt silny, nie dacie mu rady! Powstrzymam go! Odwrót! Wracamy do centrali, wezwać posiłki! Ale pułkowniku! To rozkaz! Pokaż, na co cię stać, żołnierzyku! Roy! Idź! Nie zostawię dzieciaków sam na sam z tymi potworami. Książę! Uciekaj, głupia! Ty gówniarzu! Jak mogłeś? Miałeś wszystko! Zmarnowałeś szansę! Naszą szansę! Chrzanić to! Jesteś słaby! Ludzie są słabi! Na nic mi ich chłonności! Żaden kamień nigdy nie mógłby cię zamienić w człowieka, skoro nie rozumiesz, że to właśnie nasze słabości, rozterki, łzy i cierpienia czynią nas ludźmi. Stul! Pysk! Jesteśmy ludźmi, bo je przeżywamy i przezwyciężamy! Zdychaj, męczarnia! Uważaj, Ed! Winry, trzymaj się! Pani porucznik jeszcze żyje, ale jak mnie będzie pani tak dusić, to kto wie? Tak jest, panie pułkowniku! Książę! Lanfan, fu! Tak się cieszyć, że moje oczy was ujrzały! Czy jesteś? Zdrajca! A! Ja być Ling! Tylko Ling! Proszę nie skrzywdzać! Breda, Fury, spokojnie. Ling? Grid? Czy jakkolwiek cię nazywają? Chcę, żebyś odpowiedział mi na jedno pytanie. Który z was obronił nas przed Latonem? Po prawdzie nie mam pojęcia, ale nie czuję jego obecności. Cóż... Chyba nigdy nie poznamy odpowiedzi na pytanie, czy Grid rzeczywiście był naszym sojusznikiem, ale... Dziękuję. Opuśćcie broń. Jest niegroźny. Ależ nie ma sprawa, panie żołnierz! Wygląda na to, że homunkulusy rozpłynęły się w powietrzu. Ale pewnie jeszcze nie raz zajdą nam za skórę. Winry! Już nadchodzę! Już nic się nie... Winry! Nic ci nie jest? Boże, jakie szczęście! A mówiłam, że sobie beze mnie nie poradzicie? Ale nie! Wykluczone, Szesko! Wracaj do domu, Szesko! Co? Głupio wam teraz? Szesko? Że co? Że mnie związali?
Nie, nie, no, ta Halina to tam, nic. Sama się związałam, okej? Okay? To taki trening wytrzymałościowy. Jeju, Szesko, dobrze, że jesteś cała, ale... Ed? Nigdzie go nie ma. Ed? Nie. Zabrali go ze sobą? Możliwe. W końcu chcieli zmusić go do stworzenia kamienia. Nie wierzę! Ed! Bracie... Ed! Ed! Wszystko w porządku? Tak, chyba. To znaczy... Znowu ją zniszczyłeś! A ty dałaś się im złapać jak dziecko! Zamknij się! Sama się zamknij! Ed? Przepraszam, że w nas zwątpiłem. Wiem, że wszystko, co robisz, robisz dla mnie. Rozpacz skutecznie mnie zaślepiła i nie byłem w stanie tego dostrzec. Faktycznie jestem... głupią puszką. Wybacz. Alfons. Głupia puszka. Pułkowniku, przepraszam was wszystkich. Zapędzili mnie w kozi róg. Nie myślałem trzeźwo. Nie mogę być już dłużej alchemikiem po tym, czego chciałem się dopuścić. Gdybym zgodził się na twoje odejście z tego powodu, to byłbym ogromnym hipokrytą. Każdy z nas pobrudził sobie kiedyś ręce stalowe. Chociaż nie wiedziałem nic o eksperymentach w laboratorium, popełniłem w życiu wystarczająco wiele, wiele różnych głupot. Jesteśmy podobni, ty i ja. I musimy z tym żyć, starając się naprawić błędy przeszłości. To co, podejmujesz wyzwanie, czy chowasz głowę w piasek? Kamień filozoficzny. Będziemy musieli znaleźć inną drogę, Al. Pewnie nie będzie łatwo, ale... musimy! Tak, Ed. I wiem, że na pewno się nam uda. Obsesja pogrążyła mnie. Błąkałem się na dnie. To błąd. Lecz nagle głos dosięgnął mnie. Przyszłości echo wydało sąd. Straciłem głowę, widząc cel. Tak blisko jestem już. I głos zawołał, to nie ten skręt przyprowadził mnie. Tu znów. Dziś już wiem, mych oczu nie zaślepi fałszu blask. Dziś już wiem, nadzieja swoim ciepłem wabi nas, zwodzi nas. Inną ścieżką mogę pójść, wypróbować setki dróg. Dziś już wiem. Dziś już wiem. W tym szlaku czeka nas przyjaciół nowych twarzy rząd. Pamiętaj, spór to troski znak,
to lekcja, a nie kolejny błąd. Żałoby cień przyczaił się i z drogi nas zawracać będzie gdzieś. Lecz już to wiem i nie dam się drogowskazem mi serce dziś jest. Dziś już wiem, nie stracę ciebie nigdy z oczu już. Dziś już wiem, dotrzymam tobie kroku, drogę rusz, wraz ze mną rusz. Hey! Jedną ścieżką ty i ja, bo siłę chcę ci dać. Dziś już wiem. Dziś już wiem. Dziś już wiem. Dziś już wiem. Odnajdę drogę, wiem, że droga inna jest. Znajdę ją. Odnajdę drogę, wiem, że droga inna jest. Znajdę ją. Droga inna jest, znajdę ją. Dziś już wiem. Odnajdę drogę, wiem, że droga inna jest, znajdę ją. Odnajdę drogę, wiem, że droga inna jest, znajdę ją. Odnajdę drogę, wiem, że droga inna jest. Nasza droga nie była usłana różami. Jeszcze wiele razy upadaliśmy i podnosiliśmy się, czując na barkach coraz większy ciężar. Ale nie byliśmy sami i wsparcie przyjaciół nie pozwoliło nam zatrzymać się w pół drogi. Czy w końcu osiągnęliśmy cel? Tak. I mimo, że zgodnie z zasadą równowartej wymiany musieliśmy zapłacić za to odpowiednią cenę, nigdy nie byliśmy szczęśliwsi. A wy? Czy już zaczęliście pracować na swoje szczęście? Dziś już wiem. Historii naszej nowy nadam tor. Dziś już wiem. Losowi stawię się oszukać. Thank you.